że zajmujemy miejsca i za chwilę zaczynamy się wyjątkowa okazja. Dziesięciolecie Rycerzy Rydzyna połączone z zakończeniem sezonu 2022-2023, bo ta dyszka w piłce nożnej może kojarzyć się z Kazimierzem Dejną. W koszykówce to oczywiście Adam Wójcik. Ta okrągła liczba tego roku wpisuje się również w historię klubu koszykarskiego Rycerze Rydzyna, który w głowach lokalnych pasjonatów narodził się dokładnie 10 lat temu. Na dzisiejszym rodzinnym święcie lokalnej inicjatywy, która stopniowo przeradza się w jedną z najlepiej zarządzanych organizacji koszykarskich w Wielkopolsce, pragnę serdecznie powitać władze gminy Rydzyna oraz powiatu leszczyńskiego, partnerów klubu, sponsorów aktualnych oraz byłych zawodników Rycerzy Rydzyna oraz was, drodzy rodzice. Bo to w waszych domach zaczyna się dbanie o stroje. Bo to wy sprawiacie, że droga na trening nie trwa godzinę, tylko kilka minut. Bo to wy i wasze zaangażowanie sprawiło, że jesteśmy w miejscu, w którym przed klubem rysują się perspektywy, o jaką 10 lat temu nikt nie śmiał nawet pomarzyć. Gromkie brawa należą się wszystkim, którzy na co dzień tworzą struktury Rycerskiego Zakonu z Rydzyny, na czele z pomysłodawcą i prezesem klubu, panem Jackiem Kaszubą. Aleksandra Sakowicz, Iga Walentowska, Dagmara Moszak, Kamil Hanas, Robert Przybylak, Karol Matuszewski, Adam Kozłowski i Krzysztof Zajc. Przygotowanie fizyczne Maciej Ratajczak, fizjoterapeutka Katarzyna Szustak, księgowość i finanse Klaudia Piotrowska. Krótka historia. 10 lat temu spotkałem się z Robertem Przybylakiem, moim przyjacielem, i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. Na początku miało to być takie symboliczne parę osób, żeby rozpocząć troszeczkę trenowanie dla dzieci w Rydzynie. Postanowiliśmy zrobić wakacje dla dzieci, żeby sobie uprawiać sport. I spotkaliśmy na swojej drodze Karola Matuszewskiego, który miał tylko poprowadzić tę półkolonię, a został z nami 10 lat. Także wielkie brawa dla Karola i dla Roberta. Mam nadzieję, że zostaną z nami jeszcze dłużej niż te 10 lat, ale wszystko przed nami. I tak, żeby porównać, to w pierwszym roku nie zgłosiliśmy żadnych dzieci do rozgrywek, bo nie było aż tylu. Po tych 10 latach, w tym roku poprzednim, co teraz był, w rozgrywkowym, mieliśmy 8 grup meczowych. To było około 110, mamy około 120 dzieci. Pozwolę sobie to przeczytać, bo przygotowałem się, ale nie na pamięć. W tym sezonie, który żeśmy odbyli, rozegraliśmy 110 meczów. I to jest około 55 wyjazdów. Także ci trenerzy, którzy stoją za mną, to oni też stoją za tym sukcesem, za tymi 110 meczami, że mogliśmy kibicować swoim dzieciom. Co w przyszłości? Mamy teraz w przyszłym sezonie nowego trenera Krzysztofa Zajca. Proszę o oklaski. W przyszłym sezonie zgłaszamy rekordową ilość dzieci, jeżeli chodzi o męską koszykówkę. Także będzie to rekordowy sezon i duże wyzwanie. A teraz jeszcze chciałbym tak parę rzeczy powiedzieć, z czego jestem dumny. Dumny jestem z tego, że jako jedyny klub w Polsce mamy logo swojego klubu na hali. Także bardzo wielkie podziękowania dla burmistrza miasta za pozwolenie. Dumny jestem też z tego, że mamy klasy sportowe dzięki pani dyrektor, która też nam zezwoliła na to i możemy kontynuować i trenować koszykówkę w szkole. I jest też coś takiego jak efekt rycerzy, ja to nazwałem. Często jak przechodzę po Rydzynie, to widzę, że jest masę domów, na którym podjeździe jest kosz do grania w koszykówkę. Także ja to nazywam takim efektem rycerzy, że chcemy, żeby dzieci jak najwięcej grało. I też dziękuję wam, rodzice, że zrobicie takie zakupy, że zakupujecie te kosze, które dzieciaki mogą grać. Dziękuję wam bardzo.
teraz na koniec jeszcze raz bym chciał wszystkim, którzy tu tworzą ten klub, bo to nie tylko moja skromna osoba, wszyscy, co tutaj stoją za mną, począwszy od Kasi, która też dba o dzieciaki, jak są kontuzje. Maciej Radnajczak, który dba o przygotowanie motoryczne i kondycyjne. Mamy też trenera Adama. Też podziękowania dla Klaudii, która od samego początku, nie widać jej na hali, ale dba o to, żeby wszystko było w papierach w porządku. No i może trochę popełniłem zapadę, bo powinienem dziewczyny, nasze trenerki na początku, które dają nam trochę kolorytu i piękności w tym naszym codziennym życiu na hali. Także Dagmara, Iga i Ola. I jeszcze na koniec zostawiłem naszego rodzynka, naszą osobę, która tutaj też promuje rycerzy rodzyna w całym kraju. Gdzie się tylko pojawi przy wywiadzie, Zak podkreśla, że grał dla nas i trenuje nasze dzieci. To jest też takie podejście profesjonalne, że w naszym klubie jest osoba, która była reprezentantem Polski, wieloletni medalista Kamil Hanasa. I na zakończenie jeszcze jedna osoba, która dzisiaj to jest taki, można powiedzieć, dziewiczy występ, Kamil. I jest to osoba, która będzie na wszystkich naszych meczach robiła zdjęcia, także rodzice nie musicie wyciągać telefonu, będą profesjonalne zdjęcia po każdym meczu, będą wywiady, będą artykuły, bo to wszystko na naszym Facebooku, Instagramie i wszystkich Twitterach i to, co tego wymyśli, będzie dbał Kamil. Ja się dzięki prezesowi zarumieniłem. A, to dobrze. Wręczymy medale tym, którzy stoją na scenie, tym, którzy oddychają na co dzień tym klubem. Jesteście niezastąpieni w tym, co robicie. Za wasze poświęcenie i wkład w rozwój całej organizacji należą wam się serdeczne podziękowania. Brawa dla tych, którzy tutaj stoją. Samych 4-5 lat treningi, więc to są nasi najmłodsi adepci. Trenujemy bardzo często, także wielkie brawa dla nich. Strzybiński Mikołaj, no i duet trenerski. Tak, Mara Mosza, Karol Matuszewski. Wielkie, gromkie, głośne brawa! Też bym starał się coś powiedzieć, ta grupa w przyszłym roku będzie najmłodszą grupą rozgrywkową, będzie to U10, rozpoczną swoje ligowy sezon, także będą to pierwsze ich mecze, także brawa dla nich. Znajdzie się także zimnego, złocistego napoju. Tak,
Jasna, Maja Andrzejewska, Alicja Łata, Maria Anderska, Zuzanna Jasińska, Magda Wodyńska, Wiktoria Majsza, Weronika Blekin, Elena Tusz, trenerka, Iga Walentowska. Tutaj, pod okiem trenerki Igi Walentowskiej. 9 zwycięstw nie wzięło się znikąd na treningach. Ciężka, mozolna praca. No i te dziewczyny w tym roku, w tym sezonie zakończyły swoją koszykarską przygodę. W Rycerzach Rydzyna wypuszczamy je w świat. Dlatego drobna nagroda, drobny upominek od prezesa pana Jacka Kaszuba. Tutaj kwiaty w barwach rycerskich, w barwach rycerzy Rydzyna. Powiedz chłopie, co masz na sobie, bo tutaj jeszcze jak to się wszystko wcisnąłeś? Historię rycerzy tak naprawdę mogę zaprezentować. W warstwie jak na cebuli. To jest koszulka domowa też na stronie ligi. Tutaj mamy trzecią. Ja myślę, że ty chyba jesteś pierwszym rycerzem, prawda? Na tej pierwszej pokolonie kolega był. Także wielkie brawa. Wielkie brawa, Filip Zacharski. Fotoreporterzy już mają napstrykane, także teraz poproszę o pozostanie Remigiusza Pawlickiego. Nagroda specjalna dla króla strzelców rozgrywek U17 oraz reprezentanta Polski w koszykówce 3x3 Enea Basket Poznań.
Państwo, przysłuchiwałem się, jak pan prezes opowiadał o historii spotkania z panem Robertem Szydelakiem, tak, o historii klubu, ale nie dopowiedział, gdzie się spotkali, tak, bo spotkali się na McDonaldzie. Ja powiem tak, McDonald's się nie zmienia, ale zestawy w McDonaldzie, no to tak, moi drodzy, w cudzysłowie. Szanowni Państwo, piękne wydarzenie, wspaniały zamek, radziecki pomnik historii, wspaniały pan prezes, dzięki któremu jesteśmy tutaj, wspaniali sponsorzy, darczyńcy, rodzice, a co najważniejsze, drogie dzieci, droga młodzież, moi drodzy, wy tworzycie ten zespół. Szanowni Państwo, rycerze Rydzyna, to jest marka. To jest marka nieznana tylko w gminie Rydzyna, w powiecie leszczyńskim, ale w całej Wielkopolsce, w całej Polsce. Jak widzę, jak po Rydzynie chodzicie w tych pięknych bluzach, plecakach, w tych pięknych czapkach z napisem R, serce się raduje. Moi drodzy, jesteście marką, sławicie i promujecie nas. Mnie, pana burmistrza Łukasza Bartkowiaka, pana przewodniczącego rady, całą Radę Miejską, wszystkich mieszkańców gminy Rydzyna. Jestem z tego bardzo dumny i moi drodzy, jestem z was bardzo dumny. Życzę pięknych samych jubileuszy, gratuluję osiągniętych wyników i panie prezesie, dużo siły i gratuluję w tym, co pan robi, bo robi pan wielką, bardzo dobrą robotę. I tutaj wspólnie z panem burmistrzem Łukaszem mamy i z panem przewodniczącym mamy grawerton, żeby ten grawerton wisiał w panu biurze i przypominał nas. Dziękuję bardzo. Kolejną przedstawicielką osób, które wspierają nas tutaj w naszym działaniu, jest pani Katarzyna Kamińska, przedstawicielka starostwa powiatowego. Zapraszamy serdecznie na scenę. Mateusza Kaszubę. Tak jest, nieśmiałe te brawa, ale one mogą być głośniejsze. Od samego początku jest z nami i wspiera rozwój młodych koszykarskich talentów. Przedstawiciel firmy Popax, pan Patryk Becela. Także tutaj oklaski dla firmy Popax, dla pana Patryka, który reprezentuje tutaj firmę Popax dzisiaj. Także firma lokalna, firma rydzyńska jest z nami przez długie, długie lata. Zapraszamy przedstawicielkę firmy CNC Partners, panią Ewelinę Dębińską. Jest pani Ewelina, także wielkie, głośne brawa. Także zapraszam na scenę Romana Pawlickiego, który z własnej inicjatywy pomagał przez wiele lat w obowiązkach klubowych. Thank you.
jest nasz grafik, Adam Szymański. Zapraszam serdecznie na scenę. Bez tego pana ja nie istnieję, szczerze mówiąc. Debiutanta czy zmiennika, o wręczenie nagród specjalnych za frekwencję na treningach oraz największe zaangażowanie podczas treningów poproszę pana prezesa Jacka Kaszubę. U14 kobiet Kaczmarek Maria Witkowska Zofia, U11 i U10 dziewcząt Bartkowiak Oliwia Wrotyńska Hanna, no i przedszkolaki Kaszuba Robert, Szymańska Nadia. U15 trening z Rafałem Lipkiem i Pińskim. Zapraszamy! Obręcze czuję, że będą pozrywane w fali w Rydzynie. Olaf Ruks, U13, trening z Kamilem Hanasem. Zapraszam serdecznie. Kolejny trening z Kamilem Hanasem, Zofia Witkowska, U14. Dziękujemy bardzo. Ostatnią osobą nagrodzoną specjalną nagrodą, czyli treningiem z Kamilem Hanasem, jest Wiktor Łaszczyński. Zapraszamy!